opuszczamy Pokrzydowo i kierujemy się do województwa zachodniopomorskiego, a konkretnie do Dobrzycy. Choć polskie morze jest niedaleko stąd, można poczuć się tu jak w Prowansji. Raj na ziemi dla miłośników ogrodów z miłości do natury stworzyła wraz z mężem Piotrem Iwona Bigońska. Jaka jest historia tego miejsca? Bo najpierw był tutaj tak zwany showroom pokazowy roślin, a potem się okazało, że ludzie chcą go nawet zwiedzać i stąd może pomysł na te ogrody? Znaczy może showroom to takie współczesne słowo, wtedy początek to jest 30 lat temu, więc trudno było mówić o jakiejś większej zorganizowanej sprzedaży, bo kupiliśmy to gospodarstwo jeszcze będąc studentami Wydziału Ogrodniczego w Poznaniu, Akademii wtedy Rolniczej, dzisiaj Uniwersytetu Przyrodniczego. I w momencie, kiedy już ten teren był, ta ziemia była kupiona, wtedy zaczęliśmy tutaj, ponieważ robiliśmy już usługi, zaczęliśmy tutaj zwozić rośliny, zbierać je, kolekcjonować. Zawsze, tak jak mówię, chciałam mieć psa, kota i ogród, więc jedna z form realizacji marzeń to był właśnie ten ogród. Zaczęliśmy zakładać swój ogród, który był w takim trochę systemie pokazowym, żeby można było pokazać ludziom, jak to rośnie, jak kwitnie, ile potrzeba czasu, żeby oddana odmiana urosła. Zaczęliśmy zakładać jednocześnie ogrody. Prowadziliśmy sprzedaż, zaczęliśmy zakładać ogrody, a w międzyczasie pojawiła się koncepcja, że będziemy produkować rośliny. Przez lata gospodarstwo się rozrastało, teraz to już prawie 90 hektarów. Tak, dokładnie 88, ale w skład całego układu wchodzi szkółka roślin ozdobnych, centrum ogrodnicze, no i dwa ogrody. Jeden tutaj, w którym jesteśmy obecnie, to ogród tematyczny Hortulus, który ma blisko 30 lat. Ale nowy ogród, który zaczęliśmy zakładać na początku 2003 roku, to są właściwie cały kompleks ogrodów, ogrody Hortulus Spectabilis. Udostępniliśmy dopiero w 2014 roku. Jest największy na świecie labirynt grabowy, ponad hektar, z wieżą widokową. No i ten ogród na dzień dzisiejszy się rozwija najbardziej. Jest tutaj wiele ogrodów tematycznych. Wymieńmy takie, które cieszą się największym powodzeniem. No to jesteśmy w takim ogrodzie francuskim, właściwie trochę włoskim, ponieważ mamy różnice w poziomach. Są dwie fontanny, partery bukszpanowe otoczone założeniem ligustrowym. Przy okazji mamy duże opłoty też z buka, z grabu, rzeźby charakterystyczne dla tego ogrodu. Oprócz tego jest tutaj też ogród w stylu Antonio Gaudiego. Są ogrody zmysłów, cała grupa ogrodów zmysłów w stylu angielskim. Są to ogrody kolorowe, niebiesko-żółty, biały ogród, białych kwiatów. Jest ogród również wiejski, taki w stylu słonecznych, barw słonecznych. Mamy też ogród wodny, powstały dwa ptasie gaje, to takie najnowsze założenia, ponieważ przestarzał nam się drzewostan. Przede wszystkim jest jeden z najstarszych ogrodów, ogród japoński, który też jest dzisiaj bardzo atrakcyjny. Tutaj też ponoć jest taka wyjątkowa strefa klimatyczna, która powoduje, że to wszystko rzeczywiście pięknie rośnie. Tak. Jesteśmy w strefie nadmorskiej, bo znajdujemy się w rejonie między Kołobrzegiem a Mielnem. Tutaj mamy sekwojodendron, cała masa gatunków, które właściwie na terenie Polski nie rośnie, przynajmniej nie rosła do tej pory. U nas ten sekwojodendron ma tutaj około 10 lat. Mamy też sekwoje, już nie mówię o metasekwojach chińskich, które rosną masowo w ogrodzie. Czyli mamy przedstawicieli wszystkich gatunków, które są dość egzotyczne na warunki polskie. A jaki to jest ogród? Tutaj jesteśmy w takim leśnym gaju trochę. Ogród, który poświęcony, właściwie powstał u nas w takim starodrzewiu już dzisiaj, można powiedzieć, świerkowym. Świerkowy taki zagajnik. Jaką bramą teraz przechodzimy? Tori Tori. To jest taka brama
w sztuce, w ogrodach, w kulturze w ogóle Japonii, w ogrodach japońskich bardzo ważna brama. No i most czerwony, który jest symbolem też szczęścia. Często łukowy taki, bardzo oryginalny. W Japonii, jak ktoś posiadał ogród, musiał być bardzo bogatym człowiekiem, ale bardzo. Bo ziemia była droga i każdy skarabek ziemi był wykorzystany. Jak ktoś mógł sobie na to pozwolić, to znaczy, że był podwójnie bogaty. Bogaty finansowo, ale również był bogaty duchowo, że mógł wypocząć, mógł się zregenerować. I to też dzisiaj jest cała nauka, która bada to zjawisko, czyli hortiterapia, która zajmuje się analizowaniem, jak wpływa ogród na człowieka. Wpływ jest ogromny, olbrzymi. Mały kawałek szczęścia. No, zresztą jest takie powiedzenie chińskie, że chcesz być szczęśliwy całe życie, załóż ogród.